Jeszcze tylko piątek i uczniowie z województwa śląskiego rozpoczną oficjalnie dwutygodniowe ferie. To chwila odpoczynku, ale także wzmożonej pracy policji. Ruszają działania Bezpieczne Ferie. Paweł Jędrusik. Tuż przed feriami policjanci z Komendy Wojewódzkiej podsumowali akcję Odblaskowa Szkoła i wyróżnili placówki, które podejmowały działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zwiększania świadomości uczniów. A sami uczniowie wiedzą już, jak być bezpiecznymi. Nosić odblaski, poruszać się bezpiecznie po drodze i co tam jeszcze by mogło być? Jak na rowerze jeździmy, to nosić kaski. Na pewno, żeby uważać na drogach, na pasach, na światłach, żeby po prostu uważać na kierowców, też na rowerach być oznaczonym. Wieczorem teraz się dużo szybciej robi ciemno, dlatego powinniśmy jak najbardziej zadbać o te odblaski. Szkoły, które najbardziej zaangażowały się w akcję, otrzymały czeki finansowe od grupy Tauron na poprawę bezpieczeństwa w swojej okolicy. Trwa konkurs. W tym konkursie są nagrody dla najlepszych szkół. My jako firma wsparliśmy organizację tego konkursu. Mamy nadzieję, że te pieniądze będą wykorzystywane na poprawianie bezpieczeństwa w szkołach, na propagowanie zasad bezpieczeństwa ruchu. Do tegorocznych ferii przygotowuje się już policja. W tym czasie można spodziewać się większej liczby funkcjonariuszy na drogach. Policja przypomina też o możliwości kontrolowania autokarów. Oczywiście rodzic może uprzedzić nas o tym, że będzie jakiś transport jego dziecka czy też grupy dzieci. Wtedy my skontrolujemy taki autobus, ale też to jest bardzo ważne. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do prawidłowości, czy to stanu technicznego, czy to stanu psychofizycznego, czy też najprościej na trzeźwości osoby, która kieruje autobusem, czy też jakimś pojazdem, który przewozi większą grupę dzieci, to w każdej chwili, w każdym momencie, z każdego miejsca można powiadomić policję. My to sprawdzimy i zweryfikujemy. Ferie na Śląsku zakończą się 11 lutego. Jako ostatnie na zimowe wakacje udadzą się województwa kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie i wielkopolskie.